Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Postanowienie zachowania dziewictwa katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 24 lipca 1996 roku. Do Anioła, który zapowiada jej poczęcie i narodziny Jezusa, Maria zwraca się z pytaniem: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Pytanie to wydaje się co najmniej zaskakujące. Jeśli przypomnimy sobie biblijne opowieści o kobietach bezpłodnych, które otrzymywały zapowiedź cudownych narodzin dziecka. Tamte przypadki dotyczyły kobiet zamężnych, bezpłodnych z przyczyn naturalnych, które Bóg obdarzał dzieckiem poprzez normalne pożycie małżeńskie, odpowiadając na ich żarliwe modlitwy. Gdy Anioł przybywa ze zwiastowaniem do Maryi, sytuacja jest inna. Maria nie jest kobietą zamężną, cierpiącą na bezpłodność. Na mocy dobrowolnego wyboru pragnie pozostać dziewicą. Właśnie to postanowienie zachowania dziewictwa owoc miłości do Boga wydaje się stanowić przeszkodę dla zapowiedzianego macierzyństwa. Na pierwszy rzut oka można by sądzić, że słowa Maryi mówią jedynie o jej obecnym stanie dziewictwa. Maria stwierdza, że nie zna męża, to znaczy, że jest dziewicą. Jednakże kontekst, w jakim zostaje zadane pytanie, jak się to stanie, i stwierdzenie nie znam męża, podkreślają zarówno obecny stan dziewictwa Maryi, jak i jej wolę pozostania dziewicą. Wyrażenie przez nią użyte z czasownikiem w czasie teraźniejszym pozwala zrozumieć, że jej kondycja ma charakter trwały i pozostanie niezmieniona. Zwracając uwagę na tę trudność, Maryja nie chce bynajmniej przeciwstawić się Bożemu zamysłowi, ale okazuje, że jest gotowa podporządkować mu się całkowicie. Zawsze zresztą dziewica z Nazaretu żyła w pełnej harmonii z wolą Bożą i wybrała życie w dziewictwie, aby podobać się panu. W rzeczywistości postanowienie zachowania dziewictwa pomogło jej przygotować się na przyjęcie Bożej woli całym swoim ludzkim niewieściem ja. Zawierało się w tej odpowiedzi wiary doskonałe współdziałanie z łaską Bożą, uprzedzającą i wspomagającą oraz doskonała wrażliwość na działanie Ducha Świętego. Te słowa i intencje Maryi wydawały się niektórym mało prawdopodobne, ponieważ w kulturze żydowskiej dziewictwo nie było uważane za wartość ani za pociągające ideał. Potwierdzają tu pewne dobrze znane epizody i wyrażenia ze Starego Testamentu. Księga sędziów opowiada na przykład o córce Jeftego, niezamężnej dziewczynie, która, stając w obliczu śmierci, opłakuje swoje dziewictwo i żałuje. Że nie wyszła jeszcze za mąż. Ponadto, na mocy Bożego Nakazu, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, małżeństwo jest uważane za naturalne powołanie kobiety, które staje się dla niej źródłem radości i cierpień związanych z macierzyństwem. Aby lepiej zrozumieć kontekst, w którym dojrzała decyzja Maryi, należy pamiętać, że w okresie bezpośrednio poprzedzającym początek ery chrześcijańskiej, w niektórych środowiskach żydowskich stosunek do dziewictwa zaczął się stawać bardziej pozytywny. Na przykład, esseńczycy, którzy pozostawili liczne i doniosłe świadectwa historyczne odnalezione w Kumran, żyli w celibacie lub ograniczali praktykę małżeństwa ze względu na życie we wspólnocie i nadążenie do ściślejszej więzi z Bogiem. W Egipcie istniała także wspólnota kobiet, które nawiązując do duchowości eseńskiej zachowywały wstrzemięźliwość. Kobiety te zwane terapeutkami i należące do sekty opisanej przez Filona z Aleksandrii oddawały się kontemplacji i poszukiwaniu mądrości. Nie wydaje się, aby Maria znała te żydowskie wspólnoty religijne, które zachowywały ideał celibatu i dziewictwa, ale fakt, że Jan chrzciciel żył prawdopodobnie w bezżeństwie i że we wspólnocie jego uczniów celibat cieszył się wielkim poważaniem, może sugerować, iż postanowienie Maryi, by zachować dziewictwo, wpisuje się w ten nowy kontekst kulturowy i religijny. Rozważając niezwykłe doświadczenie dziewicy z Nazaretu, nie powinniśmy jednak popełnić błędu, jakim byłoby całkowite uzależnienie jej wewnętrznej postawy. Od mentalności otoczenia. Przekreślałoby to bowiem wyjątkowość tajemnicy, jaka się w niej dokonała. Nie możemy zwłaszcza zapominać, że od początku swego życia Maria otrzymała niezwykłą łaskę, co uznał także Anioł w momencie zwiastowania. Maria, jako pełna łaski, została obdarzona doskonałą świętością, która, według interpretacji Kościoła, sięga samych początków jej istnienia. Niezwykły przywilej niepokalanego poczęcia wywarł wpływ na cały rozwój duchowy młodej niewiasty z Nazaretu. Należy zatem uznać, że Maryja wybrała ideał dziewictwa pod wpływem nadzwyczajnego natchnienia tego samego Ducha Świętego, który w całej późniejszej historii Kościoła będzie prowadził bardzo wiele kobiet drogą dziewiczej konsekracji. Szczególna obecność łaski w życiu Maryi. Wzbudziła w niej postanowienie zachowania dziewictwa. Napełniona od początku swego życia niezwykłymi darami Bożymi, Maryja dąży do oddania Bogu całej siebie duszy i ciała, ofiarując mu swoje dziewictwo. Pragnienie życia w dziewictwie współbrzmiało też z ideałem ubóstwa wobec Boga, któremu Stary Testament przypisuje wielką wartość. Przyjmując w pełni ten ideał, Maria rezygnuje także z macierzyństwa, które stanowiło osobiste bogactwo kobiety, wysoko cenione w Izraelu. Dlatego też zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana, którzy z ufnością oczekują od Niego zbawienia i dostępują Go. Jednakże, stając przed Bogiem w swoim ubóstwie i pragnąc płodności jedynie duchowej, jako owocu miłości Boga, w chwili zwiastowania Maria odkrywa, że Bóg przemienił jej ubóstwo w bogactwo, a ona stanie się dziewiczą matką Syna Najwyższego. Później odkryje też, że jej macierzyństwo ma ogarnąć wszystkich ludzi, których Syn przyszedł zbawić.